Nie chwal dnia przed zachodem słońca, nie licz kurczaków zanim się nie wyklują, nie podwijaj nogawek dopóki nie zobaczysz rzeki. Na całym świecie istnieją dziesiątki wariacji tego popularnego powiedzenia. A mimo to bohaterowie dzisiejszego odcinka nadal zdali się go nie słyszeć, a tym bardziej go przyswoić. Zapraszam Was na listę 10 osób, które zaczęły świętować nieco za wcześnie i wiadomo co się stało. Numer 10. Hiszpańska reporterka telewizyjna Natalia Escudero oznajmiła w programie na żywo, że jutro nie przychodzi do pracy, po tym jak zobaczyła swoje nazwisko wśród zwycięzców hiszpańskiej, de facto największej na świecie świątecznej loterii. Jej mina jednak zrzedła, kiedy okazało się, że owszem, wygrała, ale zaledwie 5000 euro. Kobieta jeszcze tego samego dnia przeprosiła za swoją reakcję na Twitterze, zapewne modląc się, aby jutro mogła jeszcze przyjść do pracy. Numer 9. Kenijsko-izraelska biegaczka Lona Salpeter podczas biegu na 5 km w 2018 roku myślała, że wygrała srebro. Dopiero po kilku sekundach zdała sobie sprawę, że do końca biegu zostało jeszcze jedno okrążenie. Po biegu i tak jednak została zdyskwalifikowana za zbyt wczesne wbiegnięcie na wewnętrzną linię. Więc w sumie bez różnicy. Numer 8. W 2016 roku youtuberka Mari Lopez chwaliła się, że pokonała raka dzięki wierze w Boga i wegańskiej diecie. Zamiast poddać się leczeniu przez lekarzy, kobieta piła tylko sok z cytryny i imbiru, wierząc, że zwykły soczek oczyszcza jej ciało z nowotworowych narośli. 2 lata później kobieta zmarła. Numer 7. Influencerka podróżnicza Kristen Gray, która 2020 rok spędziła na Bali, chwaliła się, że w końcu znalazła swoje miejsce na ziemi. Jak pisała, Bali jest bezpieczne, tanie, przyjazne dla LGBT. Jak na ironię, właśnie po tych słowach na Twitterze wraz ze swoją dziewczyną została deportowana przez władze Indonezji z powrotem do USA. Numer 6. Para narzeczonych z Wielkiej Brytanii tak się cieszyła zbliżającym się ślubem, że zawczasu wytatuowała sobie na rękach jego datę. 16 października 2020 roku. Problem w tym, że tatuaż zrobili sobie już w 2019 roku, kiedy pandemii jeszcze nikt się nie spodziewał. A tym bardziej, że ich ślub będzie odwołany. Numer 5. Pewien chiński bramkarz obronił strzał na bramkę. Swoją własną szczęką, ale zawsze. Niestety po wszystkim tak się skupił na udawaniu, że nic się nie stało, że nawet mimo krzyczących na niego kolegów z drużyny, nie zauważył, że podkręcona piłka toczy się z powrotem do jego bramki. Niestety było już za późno. Numer 4. Nie chwal dnia przed zachodem również w siatkówce. Pewne siatkarki nie doceniły zwinności swoich rywalek i już zaczęły się ściskać i klepać po ramieniu w momencie, kiedy piłka została jednak wybita i leciała właśnie z powrotem na ich połowę. Numer 3. 30-letni stalker, który przez kilka miesięcy dręczył i groził kobiecie w Wielkiej Brytanii, czuł się taki bezkarny, że pewnego razu sam nawet zadzwonił na policję, aby pochwalić się, że haha, nigdy go nie złapią. Jak na ironię, został złapany kilka dni po tym telefonie i do dzisiaj już kilka lat siedzi w więzieniu. Numer 2. Ach, nie ma lepszego widoku niż zuchwały biegacz, kolarz czy w tym przypadku łyżworolkarz, który lekceważy konkurencję i zaczyna cieszyć się ze zwycięstwa jeszcze kilkanaście metrów przed metą i wtem jeden z jego konkurentów odbiera mu pierwsze miejsce. Numer 1. Jakże mogłoby zabraknąć na tej liście pana premiera Morawieckiego, który przypomnijmy już 1 lipca ogłaszał zwycięstwo nad pandemią i nagabywał szczególnie seniorów do pójścia na wybory. Trzeba pójść na wybory, tłumnie. 12 lipca. Wszyscy, zwłaszcza seniorzy. Bo przecież wirus jest w odwrocie. Bo on jest w odwrocie. Nie ma się czego bać. Już teraz nie trzeba się jego bać. A kilka miesięcy później, kiedy już PiS z oczywiście przewagą seniorów wygrał wybory i mógł spać spokojnie, Morawiecki zamknął gospodarkę, restauracje, hotele, kina, siłownie, stoki narciarskie. Okej, tym pozamykanym, jak już wkrótce polskie kobiety, które nie będą chciały rodzić dzieci bez połowy czaszki akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie na Planecie Faktów. Zapraszam Was jeszcze na moją stronę kupowałbym.pl, na której gromadzę najfajniejsze rzeczy w internecie, w głównej mierze na AliExpress. Wpadnijcie jeszcze na inne kanały Chiński Express z gadżetami oraz Polish Sausage z animacjami. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!